Servus. Wstawiam kolejne VOD review, jakie zrobiłem w sezonie. W ogóle to miało nie być supporta, bo zrobiłem 25 sesji i było w nich 0 supportów. No ale na koniec się jakiś napatoczył, więc wstawiam. Ktoś też ostatnio w komentarzach zwrócił słusznie uwagę, że jest niedobór mida na kanale, także następny będzie mid pewnie. A tymczasem zapraszam do oglądania tego, no i standardowo będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. Ja widzę to w ten sposób, że masz dwie rzeczy, które sprawiają, że Pike ma ciężej grać na ciebie. Pierwsza sprawa to jest przewaga minionów, czyli jeżeli budujesz większego wave'a za sobą, to Pike ma ciężej wejść. No bo oczywiście dostaje damage od minionów, miniony blokują hooka. Miniony sprawiają, że ciężej się tam manewruje przeciwnikom, bo blokują i tym podobne. Więc przewaga minionów sprawia, że ciężej wejść. A druga sprawa, druga rzecz, która sprawia, że ciężej jest Pajkowi wejść, to jest to, że nie jesteś głębiej, prawda, w linii. Ponieważ jeżeli jesteś tutaj, no to jest łatwiej wejść, niż jeżeli jesteś tutaj. Tak, bo jakbyśmy przed nimi uciekali, to mamy o wiele dłuższą drogę, żeby oni mogli nas po prostu gonić. Mogą łatwiej gonić, wtedy też agro minionów gubi się i idą tutaj, a tutaj jesteś po prostu bezpieczniejszy, czy też ewentualnie tutaj. Mogą nic zrobić, dokładnie. Tylko teraz problem polega na tym, że te dwie rzeczy się wykluczają czasami, ponieważ, znaczy w pewnym sensie się wykluczają i to jest kłopot, ponieważ jeżeli robisz, jakby tutaj mamy miniony, a tutaj mamy pozycję na linii, to jeżeli robisz dużą przewagę minionów, to minionów jest tak dużo, że zaczynasz pushować, więc tracisz pozycję, bo jesteś coraz głębiej. No oczywiście ty nie masz pełni wpływu, grasz z AD Carry, który no też musi dokładać i ogarniać to. Możesz pingować, ale nie masz pełni wpływu, co on dokładnie zrobi. Ale tak czy inaczej, to są dwie rzeczy, które na twoim miejscu miałbym w głowie, czyli dobrze jest mieć lida minionów, ale jeżeli masz zbyt dużego liga minionów, to tracisz pozycję, która też jest ważna. Więc najlepiej by było utrzymywać niewielką przewagę minionów, taką, która nie sprawia, że nagle jesteś tutaj, prawda? I teraz kolejna sprawa, jeżeli masz linię, to jest okej, jeżeli linia jest na środku, prawda? Jest okej, jeżeli linia jest na środku i masz przewagę minionów. Jest okej, jeżeli wave dokraszuje pod tower, wtedy masz oddech, że możesz iść i zrecalować, możesz iść i zroamować, iść i zwardować, ale jest nie okej, kiedy to jest pomiędzy. Wtedy jest najgorzej. Jest się bardzo, bardzo wolny dla ganków, dla enemy junglera i dla olinów, dla enemy botlane'u. Ponieważ tu możesz, tutaj już możesz oddychać, a tutaj nie jesteś wysunięty, a jednocześnie lead coś robi. Więc unikasz tylko tej sytuacji tutaj. I oczywiście ty nie masz na to w pełni wpływu, ale możesz dużo pomagać, możesz dużo pingować. I kolejna sprawa, chciałem wrócić do tego egzosta. Jaki jest sens tego według ciebie? Że jest Draven Pagiem. Draven ma bardzo duże obrażenia w early game i o to chodziło, żeby Psaja dostała głupiego hooka, żeby egzostem mogli jakkolwiek uratować. To nie jest całkowicie useless, natomiast to jak ja to widzę, to jest to, że Draven generalnie, znaczy egzost trwa określoną liczbę sekund, prawda? I w tym krótkim okienku, w którym trwa egzost, jest tym bardziej wartościowy, im więcej przeciwnik robi w tym czasie damage'a. Problem polega na tym, że Draven w tym czasie robi 1-2 autoataki, prawda? Jeżeli on cię chase'uje, to robi 1-2 autoataki. Oczywiście może być tak, że slow sprawi, że nie może dobiec, albo sprawi, że nie podniesie topora, więc masz jakieś value, to nie jest tragiczne. Natomiast Draven w tym czasie nie traci dużo damage'a, ponieważ on ma DPS. W sensie bije cały czas, nie ma bursta. Ale no, Hellblade daje takiego mini bursta na early levelach. Oczywiście, że tak, aczkolwiek generalnie, czy exhaust sprawia, że early levele wygrywacie? Nie, nadal ich nie wygrywacie. Co najwyżej, może uratujesz ją. Ale jeżeli miałbyś Ignite'a, masz Ignite'a, to może jej nie uratujesz, ale może również w jakiejś sytuacji później, na późniejszych levelach, prędzej zabijesz. I teraz byłbym okej z tym, że grasz egzosta na tę linię, gdyby tutaj był jakiś target, który jest dobry pod egzosta, ale tu są trzy czempiony, których nie egzostujesz dobrze. Bo to jest kloc i nie ma realistycznej szansy, że zegzostujesz Karthusa, kiedy on ultuje, prawda? Na pasywie. Co masz? On albo będzie gdzieś daleko, albo na pasywie. No właśnie, więc tutaj masz zero value z egzosta. I gdyby tutaj był asasyn jakiś, który po prostu ma dużo bursta i bardzo przeszkadza mu egzost, gdybyś grał na Zeda, prawda, tego typu czempiony, gdybyś grał na Zeda, Fizza, wszystkie asasyny. Ja na Talon, nie wiem. Tak, to wtedy to byłoby okej, bo na linii masz jako takie value, które sam potrafisz zauważyć, a potem masz kolejne value. Ale tutaj potem masz coraz mniejsze value, a na linii Ignite też ma value, tylko inne, prawda? Więc ja bym tutaj nie widział egzosta, bo masz trzy chujowe targety do egzosta. Jest jeszcze szansa, że Gragas idzie full AP z czymś takim, więc wtedy ewentualnie jego combo, ale to nadal jest słabe. Dalej nie jest satysfakcjonujące. Masz trzy useless targety do egzosta i dwa średnie, na które Ignite też coś robi. Dlatego myślę, że Ignite byłby generalnie lepszy. Ogólnie te postacie, którymi grasz, mają ten plus, że są bardzo, bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o praktycznie wszystkie elementy setupu. Czyli są elastyczne, jeżeli chodzi o summoner spell, o runy i o build. Bo ty grasz Rakanem i grałeś też Bardem, prawda? Masz nawet nick z Bardem. No Pike'iem akurat grałeś, to Pike tak nie ma. Pike musi robić Lethality item. Natomiast Rakan i Bard mają to do siebie, że mogą grać bardzo wiele różnych run. Mogą grać, no akurat na supporcie większość czempionów może grać różne summoner spele. Ale te czempiony mogą robić wszystko, prawda? Bo tak. Te czempiony mogą robić i itemy na Enchantera, typu możesz sobie zrobić Mikaela, możesz zrobić Redemption, możesz zrobić Ardenta, a możesz zrobić tankę itemy, możesz zrobić Loketa. Oba te czempiony mogą zrobić Shurelię. Jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, które mogą zrobić te czempiony w buildzie i tak samo mają kilka użytecznych run. Więc to
to jest dosyć rzecz, którą powinno się wykorzystywać i myśleć nad tym. Więc masz bardzo dużo różnych opcji. To jest też ważne, żebyś sobie o tym myślał. Okej, okay. Zobaczmy, jak zagrasz linię. Co się tutaj stało? Weszli i padł. Okej, okay. To jest moment, w którym powinieneś speedrunować i zostawić Deep Worda w ich dżungli, ponieważ wszyscy się tu pokazali. Za każdym razem, kiedy jest akcja, powinieneś szukać reakcji. Jeżeli ich akcją jest to, a waszą reakcją jest awk i alt-tab, znaczy nie mówię, że alt-tabujesz, ale wiesz, taki stereotypowy alt-tab, to znaczy, że nie ma reakcji na ich akcję. Jeżeli oni zainwestowali swój czas tutaj, to znaczy, że nie mają czasu, żeby być tu przed tobą. Więc za każdym razem, kiedy oni wchodzą, powinieneś zostawić Warda w enemy dżungli, dlatego że wykrywasz ten puffing. Bo teraz zobacz, że tu się za chwilę zrobi ciemno. Karthus może zacząć od tego, aczkolwiek raczej ciężko, bo wy moglibyście tam biec, więc raczej od tego nie zacznie. Natomiast jeżeli tu wszędzie jest ciemno, to nie masz pojęcia, co on robi. A Karthus chce full clearować, więc albo on zrobi tak, albo on zrobi tak, raczej. Ale nadal nie wiesz, nie jesteś pewny. Plus to jest dobry nawyk, bo czy użyjesz lepiej tego Warda? Jeżeli chciałbyś użyć tego Warda lepiej, to powinieneś speedrunować od początku i zostawić go tu na pierwszym wave'ie. Krzaku, no tak, tak. Żeby pajka wyłapać. Jeżeli nie zrobiłeś tego insta, to jedynym lepszym użyciem Warda jest po prostu zobaczyć puffing. Ponieważ jeżeli chciałbyś rzucić Warda później, na przykład tutaj, żeby obronić się przed gankiem, no to równie dobrze obronić się przed gankiem, wiedząc wcześniej, jak puffuje jungler i wiedząc, kiedy musisz crashować, kiedy odbijać, albo kiedy musisz odchudzać, żeby nie dostać dive'a, wiesz o co chodzi. Więc i tak dostajesz wiedzę o timerach na podstawie puffingu. Więc to jest dosyć dobry nawyk. Myślę, że nie ma jakichś takich bardzo dużych wyjątków od tego. Jeżeli nie rzuciłeś Warda level 1, to pójście tam i rzucenie go teraz jest spoko. Co ciekawe, Zaya wydaje się to robić. Ogólnie powiem tak, jeżeli to nie byłby Draven Pike, tylko Draven plus coś bardziej useless level 1, to jest ok, żeby kampić level 1, bo lepiej jest walczyć z nim, kiedy on ma jeden topór, kiedy spróbować z nim coś na levelu 1 zrobić, niż kiedy on nastakuje dwa topory. Więc jest ok czasami, aczkolwiek tutaj będzie ci ciężko. Dziwne jest też to, że od razu dodajesz punkta w spela. Powinieneś dodawać punkta w spela w momencie, w którym chcesz go rzucić, ponieważ istnieje minimalna szansa, że będziesz chciał dodać coś innego. Jeżeli teraz za chwilę oni by jakoś losować i ściągnęli, mógłbyś chcieć nawet dodać E. Jeżeli widzisz, że nie jesteś w stanie wejść na pierwszym levelu, ale gość do ciebie podchodzi, to skillujesz Q, prawda? Więc masz różne opcje tego, co robisz. A tak to ograniczasz się do jednej. Okej, okay, wydaje mi się, że jak to bijesz, to po prostu intujesz sobie, dlatego że linia będzie zbyt tutaj. Jeżeli ona zaczyna puszować, to już ty nie musisz dokładać swojego. Ale ja właśnie często się napotkałem takie coś, że ja zaczynałem bić miniony właśnie, bo chciałem bić prior level 2. Mój AD-carry zaczął bić ze mną te miniony. Ja przestawałem nagle bić, bo widziałem, że puszował linię. Nagle on przestawał bić, zaczął je tylko rozhitować. Przed nami Dickery zaczął je nawalać i linia się robiła even i oni i tak wbijali level 2, tak samo jak my. Albo... Ale oni teraz wbiją level 2 przed tobą, ponieważ ty dokreszujesz jedynkę, robiąc to, co robisz. Jeżeli rzucisz jeszcze jeden autoatak, to użyłeś plemnika. Jeżeli Zaya jeszcze raz zautatakuje, to nawet ty dokreszujesz jedynkę za chwilę. Rozumiesz, jeżeli dalej będziecie tak bić. A jak dokreszujesz jedynkę, to znaczy, że dwójka spotyka się tutaj i ich przednie creepy agrują się na pierwszego twojego, czyli wtedy oni wychodzą z dwójką. Rozumiesz, oni wtedy dobijają dwójkę, więc to robisz, to nie sprawia, że dobijesz drugi level szybciej. Jeżeli skraszujesz jedynkę i oni odpuszczają jedynkę, to dwójka się spotyka tutaj, bardzo często trzy przednie miniony będą agrować się na jednego twojego, przez co jak oni dobrze, jeszcze Pike może wejść w ten krzak i dosyć łatwo musicie cofać, więc wtedy łatwiej jest im dostać drugi level przed wami, rozumiesz? Zobacz, to co teraz zrobisz, teraz skraszujecie jedynkę, jak skraszujesz jedynkę, to oni mają szybciej drugi level przed wami, więc to jest totalnie odwrotne niż to, co mówisz, że to ci da jakoś drugi level na przykład. To ci nie da, to im da drugi level. No zobaczmy, co się stanie z tego. Ale powinieneś tego nie robić. Jakby, jeżeli chcesz na przykład zbić jednego plemnika na początek, prawda, żeby od razu mieć value, to możesz to zrobić na samym końcu, no nie? Nie ma znaczenia, czy dobijesz tu. Ale zauważyłem na przykład, że jak ty się walczyłem na przykład o level 2 i się właśnie tak nie dopychał wave'a, tak jak ja to teraz zrobiłem, to żeby najlepiej używać plemników na dwa pierwsze miniony z drugiego wave'a, biorąc nic z pierwszego. Tak, jak najbardziej, bo pierwszy wave i tak bijecie obie strony, a wtedy jak używasz plemników na wave drugi, to łatwiej je zabezpieczyć. Więc to jest prawda. Dlatego na przykład oni teraz, jeżeli Pike nie będzie dobijał, też mają łatwiej na przykład, ale no zobacz, jeżeli to idzie tak jak idzie, zobacz, że to wygląda prawie jak crash jedynki. Nie taki idealny, ale bardzo mocno crash jedynki. Też nic z tego absolutnie nie osiągacie, ponieważ idziesz na wypizdowie. To jest crash nieidealny, ale miniony są w range'u towera, więc teraz jest duża szansa, że trzy przednie miniony zagrują się na jednego twojego, plus jak on będzie wychodził do przodu w taki sposób, to wy musicie przejść tu, jest im łatwiej, teraz będzie im łatwiej dostać drugi level przed wami. Tak jak mówiłem, to się zawsze tak skończy, bo zobacz, teraz Pike, widzisz, mówię, Pike idzie w ten krzak, więc ty nie jesteś w stanie tak łatwo zajmować go, idziesz do góry. Draven się ciebie aż tak nie boi, jak jesteś od góry, bo widzi ciebie dokładnie, nie zajmujesz krzaka. Akurat miniony się zagrowały troszeczkę korzystnie dla was, nie jest tak, że wszystkie biją, ale widzisz, dostali drugi. I to jest stałe dla gry, zawsze tak się to będzie kończyć, bo przeładowujesz damage na levelu 1. To jest totalny trolling. Oczywiście Zaya też bardzo mocno damage'owała, aczkolwiek ty mógłbyś w ogóle nie damage'ować, skoro widzisz, że ona mocno damage'uje. A co mogę robić na przykład w takiej sytuacji, jakby już po tym kończył, bym na przykład grał grę i bym miał podobną sytuację, ale ja bym nie umieniono, ale mój AD-carry by hard pushował i by na przykład nie słuchał się moich pingów, co ja mogę w takiej sytuacji. Ale on sam nie skraszuje jedyn,
To ty musiałeś to zrobić. Okej, on może popsuć wave'a, bo najlepsze dla was, tak jak powiedziałem, to jest to założenie, które na początku mówiliśmy. Jeden, fajnie mieć lidę minionów. Dwa, fajnie jest mieć go gdzieś bliżej środka niż tu. Mimo wszystko. Co jest ciężkie, bo kiedy zdobędziesz zbyt dużego lida, to idzie. Więc to jest naprawdę trudne, żeby wykorzystywać obie te rzeczy naraz, bo jedna często wyklucza drugą. I inna sprawa, że jeszcze jeżeli ta pozycja jest głębiej, to chociaż o tyle jest lepiej, że zajmujesz ten krzak. Czyli pajkowi jest ciężej zengage'ować. Więc to jest o tyle lepiej, że to nie jest do końca złe, że jesteś głębiej, jeżeli zajmiesz ten krzak i masz wizję. I to jest też kartus, więc on jest useless na ganku praktycznie. Dorzuca tylko damage na początku. Miona wziąłem za free. No to każdy autoatak jest niepotrzebny, jak dla mnie. Co by było spoko? Ten wave idzie tutaj, prawda? Ten idzie tutaj w takim razie. Więc jeżeli tak wyglądałby wave, kiedy one są tutaj, to jest dobre wtedy, prawda? Bo to lekko idzie do przodu ewentualnie i spotyka się gdzieś tu, a ty zajmujesz ten krzak. Ale problem polega na tym jeszcze, kiedy wave spotyka się tutaj, że ich wave jest szybciej. I teraz co to sprawia? Że jeżeli te trzy miniony idą do przodu, to czy trzy miniony cię chronią? Na levelu 1 tak, bo na levelu 1 oni aż tak dużo nie robią, prawda? Więc sobie idziesz z trzema minionami, oni je po prostu, on je autoatakuje, macie w siebie wywalone. Więc to jako tako działa. Natomiast później, jeżeli byś chciał zastosować podobne schematy, próbować myśleć podobnie w późniejszym etapie gry, to kiedy idziesz z trzema minionami, oni mają wyjebane w 3 miliony. Na levelu trzecim oni mają wyjebane w 3 miliony. Wtedy musisz. Dlatego lepiej, jeżeli by wave spotkał się na środku i wtedy idziesz z wave'em, bo wtedy nie masz 3 milionów, tylko masz 6 lub więcej. Kanon, jeszcze 7. Jeżeli to kanon, to 7. Jeżeli zostały ci z poprzedniego wave'a, to jeszcze więcej. Możesz mieć nawet 10, jeżeli to zrobisz to dobrze. Albo więcej, no nie? Wtedy nie mogą totalnie w nas wejść. Tak, to co mówi na samym początku. Tak. Dokładnie, że nie mogą by miniony. Więc to jest bardzo trudne i to nie zależy tylko od ciebie, bo jeszcze jest kwestia AD carry, czy demeczuje za mocno, czy nie. Aczkolwiek, tak jak mówię, zobacz, teraz problem jest taki, że idziesz na wypizdowie, czyli zobacz, idziemy sobie, spacer, i idziesz i nagle zatrzymujesz się tu. Czy to dużo by zmieniło? Nie. To nie zmienia dużo, co ty teraz robisz. Ale to jest dziwne, ponieważ w momencie, jeżeli już chcesz cokolwiek, bo teraz tak, pytanie brzmi, czy chcesz iść do przodu? Nie, prawda? Nie chcesz iść do przodu, bo jeżeli dostajesz hooka, to oni cię obijają i wy, no nie walczycie z nimi teraz. Więc nie chcesz iść do przodu. Czy chcesz stać obok Zai? Prędzej, za tymi minionami, prędzej niż w krzaku, ale najlepiej by było, jeżeli byś poszedł tutaj. Bo wtedy znikasz i oni nie wiedzą, czy ty wardujesz, czy nie, prawda? No tak, prawda. Więc oni mogą stwierdzić, że zwardowałeś. I po prostu przez to dżungler może nie przyjść po prostu na ganka, ja mogę dalej mieć ładę. To jest drobna rzecz, ale jeżeli widzę gracza, który idzie na wypizdowie tutaj, nie patrzy kamerą, co się tutaj dzieje dokładnie, to jest dziwne. To wygląda, jakbyś był po prostu klocem, nie? Tak jakby. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem, tak. Rozumiem. No. To nie zrobiło dużo, bo i tak nie powinien, bo innym czempionem albo w innym matchupie, też Rakanem, byś kontestował te miniony. Czyli szedł z nimi, jeżeli oni je próbują blokować, no to wiesz, próbujesz je kontestować. Ale w tym scenariuszu nie próbujesz kontestować tych minionów, bo dostałbyś hooka po prostu. Więc tak. Tutaj nic nie robisz. Ale lepiej, jeżeli już nic nie robisz, to lepiej iść do góry niż do dołu. Bo jedyne, jeżeli idziesz do dołu, to przeciwnik miałby sens, gdyby przeciwnik musiał odpuścić krzak, bo jesteś silniejszy. Wtedy wchodzisz w ten krzak i on odpuszcza, wychodzi z niego. Ale przez to, że nie możesz zająć tego krzaka, bo Pike będzie go bronił, to idziesz do góry. Pike przestaje bronić krzak, kiedy miniony podchodzą, no nie? Dopiero. Tak. Więc jakby to jest drobnostka, ale nie wykorzystujesz tego czasu efektywnie. Tu i tak się nie ułożyło aż tak źle dla was. Była szansa, że dostaniecie podobnie. Okej. Jedna sprawa. Co się dzieje w momencie, w którym Zaya dostaje hooka? W takiej sytuacji, kiedy Draven klikał do tyłu, a ten klika do przodu i ten jest opóźniony, nic. Ale jeżeli Draven byłby lepszy i lepiej by się zgrali i Draven byłby tutaj na podobnej linii co Pike, to jeżeli Zaya dostaje hooka, to jest martwa. Albo flashuje. Ale jak flashuje, to nadal może być martwa po chwili, jeżeli by tak zrobiła. A co jeżeli ty dostajesz hooka? Ty dajesz hook. Ja mogę wydać. Więc lepiej by było, jeżeli by się bronił. Lepiej, jeżeli ty Oczywiście, jeśli zablokowałbyś hooka z minimalnego range'u, w melee range'u, to on cię przerzuca za siebie i też jesteś martwy. Ale jeżeli to jest hook na max range'u, to Rakanem powinieneś tankować spele, ponieważ Rakan ma milion mobilności. Później jeszcze masz E, więc jest spoko, jeżeli masz mindset, że próbujesz blokować. Więc lepszym by było, gdybyś próbował ją chronić i dał po prostu W. Ty tracisz trochę HP, no ale trudno. A tak to dajesz W, kiedy sytuacja jest przegrana. Co ciekawe, zauważ pewien paradoks, że gdybyś trafił to W, nic się nie zmieniłoby. W sensie uważasz, że jeżeli na przykład Pike dostałby ten W, to co, zabijacie ich? Nie. Jeden level, drugi level. Tutaj nie ma miniona, który zaraz pada. Ona nie jest w range'u, żeby dostać, musiałaby stać też tu. Bo tam minion pada dopiero, gdzieś tu. Więc jakby nawet gdybyś trafił, to i tak przegrywasz. Dlatego sama intencja rzucenia W jest niepoprawna, nie to, że nie trafiłeś. No tak, trafiasz i dzieje się to samo. Może bym autosam nie dostał Drivena, jak on by tym dostał i tyle. Nadal uważam, że jest nie okej, że od razu dodajesz spela. Są czempiony, na których możesz od razu dodać spela. Są takie czempiony, które możesz to zrobić, ale Rakanem możesz wziąć wszystko. Dobra, jakby co się stanie, jeżeli byś dodał, jak dodajesz E? Nic się praktycznie nie dzieje, więc możesz to zaczekać. Jeżeli on cię schukuje i będziesz chciał użyć E do niej, to po prostu to zrobisz, dodasz szybko i dodasz. Musisz mieć zręczne paluszki. Natomiast jeżeli on podejdzie głupio i zużyje hooka, ty jesteś na przykład w range'u, to rzucasz hook. Więc jakby to jest zły nawyk bardzo. To jest bardzo zły nawyk, bo masz więcej opcji. Są czempiony, które nie mają opcji, ale Rakanem
masz różne konfiguracje, które możesz mieć. Tak jak mówię, dopóki nie chcesz rzucić spela, to go nie dodawaj. Teraz układa się to całkiem dobrze dla was, pomimo tego, co się stało. W sensie, jak na co się stało, to nie ma żadnego przedłużenia presji z ich strony. Oni też mają junglera, który praktycznie musi full clearować. Jeżeli by nie full clearował, to bardzo ryzykuje tym, że jeśli akcja by nie wyszła, nie zgarnąłby dużo na akcji, to jest mega do tyłu. To też bardzo pomaga, ponieważ wiesz, normalnie jeżeli oni mają silniejsze 2 na 2, ale mają też silniejsze 3 na 3. Osylas wychodzi z dżungli na 20% HP. Więc jeżeli oni by mieli junglera, który no skipuje kampy, akurat widzę, że on już wyszedł z dżungli, jednego kampa skipnął i tak, bo tu nie może być w 3-15, nie, na midzie, więc on i tak coś tam skipnął. Natomiast jeżeli mieliby junglera, który jeszcze bardziej może skipować jakiegoś bruzera, to nagle dostawalibyście dive'a z tego. I to jest wynik level 1. Tutaj cierpisz z powodu level 1. No i też oczywiście można było zagrać lepiej te akcje, gdzie stankowałbyś hooka, nie wszedłbyś z tego W. To by flesze nie poleciały. No okej, tu się akurat nic nie dzieje, nie możesz wyjść tak łatwo, dobrze, że umiesz tego farda. No jest chill. Przede wszystkim dwie sprawy. Pierwsza sprawa, Pike intuje pokazując się tu, ponieważ to znaczy, że on idzie w topa. To znaczy, że powinien za chwilę czegoś szukać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, gdyby Pike się nie pokazał i stał cały czas tutaj w fogu, to nie moglibyście łatwo podejść, ale wtedy na plus twój byłoby, że Draven pushuje zamiast slow pushować. Oczywiście Dravenem jest o tyle to, że chcesz utrzymywać topory i chcesz cały czas, wiesz, nabijać je. Więc Draveny maniakalnie często autoatakują. Nie chcą toporów stracić, muszą hita walnąć. Więc Draveny mają ciężej. Tak samo, wiesz, Tristany mają ciężej. Są czempiony, które mają łatwiej pushować, nieważne co chcą robić. Bardzo dobrze, że wchodzisz, bo on poszedł w topside. No i dobrze, teraz hard pushujesz, plemnik na kanona i recall. A dlaczego push, a nie zostawienie tego i recall, jak myślisz? Dlaczego push? No bo musimy skraszować wave'a, żeby się wave do nas odbił w drugą stronę, żeby nie było slow pusha. Jeśli się wave odbija, to akurat jest slow push. Znaczy mi chodzi, żeby był slow push, ale w naszą stronę, o to mi chodziło. Żebyśmy mogli wrócić... Czekaj, bo popatrz, bo mówisz, że chcesz odbić, żeby nie było slow pusha, ale żeby był slow push w waszą stronę. Czyli rozumiem, że żeby nie było slow pusha, ich stronę. Bo nie tracą dużo z tego. Więc teraz uważam, że dobrze, że pushujesz, ale odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta, czemu pushujesz. Odpowiedź jest taka, żeby nie dawać im wave'a po tym, jak przyjdą. Rozumiesz? Tak. Bo teraz chodzi o to, że normalnie, jeżeli teraz recallujesz, to oczywiście on wychodzi z bazy, kiedy wy dopiero, w sensie on wychodzi z bazy podobnie jak wy, prawda? Bo teraz, jeżeli byście kliknęli od razu B, to w tym momencie wychodzicie z bazy podobnie, ale on przychodzi i ma już tutaj wave'a, ma jeszcze następnego, dopuszowuje, bo są silniejsi i wtedy nagle są królami. Mogą was zdajwować, jeżeli by mieli junglera innego niż Kartus i którym by akurat był przy bocie. Mogą iść i rzucić deep wardy na kampy, które się respią i mieć info o junglerze. Mogą iść i zroamować pod mida Pike'iem, prawda? Mogą was próbować obijać pod towerem. Nie chronią was miniony, jakiś hook to jest zawsze obicie was, prawda? Więc są królami. Natomiast jeżeli usuniesz tego wave'a i usuniesz następnego, bo oczywiście następny też będzie potrzebny do usunięcia, to co prawda Draven wszystko to zdąży dostać praktycznie, bo zdąży to dostać. Jeszcze Pike jest szybciej od niego, więc może przytrzymać ewentualnie. Więc on zdąży to dostać, ale dzięki temu nie ma wave'a, bo to wszystko jest usunięte i następny, więc nie jest królem. Nie ma wave'a, z którym może zagrać. Więc dostaje golda z tego i z następnego, zgarnia to sobie spod towera, ale dopiero wtedy zaczyna się slow. Ten slow push i to, że dopiero wtedy zaczyna się slow push, sprawia, że jungler ma łatwiej sfarmić kampę i może przerwać go. Nie jest tak, że Pike od razu może zromować pod mida, może się jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Nie ma od razu dive'a, więc chodzi o to, żeby nie zostawić im wave'a, żeby nie byli królami od razu po tym, jak przyjdą. To jest najprostsza odpowiedź. Push do nich, slow push do was. Akurat też nie patrzysz też na to, jak te miniony się agrują. Byłby slow push to dopiero za bardzo, bardzo długo, prawda? Bo też nie patrzysz na to, które miniony biją które, mam wrażenie. Liczysz miniony, ale nie patrzysz, które biją które. Nie patrzę na agro totalnie. Tak, zauważyłem to. Uważam, że teraz dobrze robisz. Ogólnie też dobrze zagrałeś z tym, że jak Pike się pokazał, to wykorzystałeś to. Także tutaj, no, generalnie decyzyjnie bardzo dobrze. Natomiast dlaczego my o tym rozważamy, co się stanie z wave'em i tak dalej? Ponieważ najważniejsze jest dlaczego, tak zwane. Najważniejsze jest to, dlaczego coś robisz. Twoja intencja jest najważniejsza, bo wiesz... Dlaczego się robi bez pomysłu. Jeżeli nie wiesz, dlaczego miałbyś to robić dokładnie, to w innej grze zrobisz gorzej. Więc nawet kiedy grasz dobrze, musimy wejść w to, dlaczego tak grasz. Bo tu zagrałeś dobrze, ale ważne, żebyś wiedział dokładnie, dlaczego to było dobre, bo wtedy możesz to powtórzyć, albo rozpoznasz, kiedy to nie będzie dobre. Możliwe, że zagrałeś losowo i akurat siadło, że dobrze, nie? Możliwe, że no tego tak, nie rozumiesz. Pewnie. Raz wsiąść, raz nie wsiąść, jak nie będę myślał o tym, co robię i dlaczego robię. Dlatego najważniejsza jest twoja intencja. Czasami jest też tak, że intencja jest dobra, ale na przykład zmisujesz spela. To się zdarza, to jest okej, dopóki intencja jest. Więc... Na przykład zobacz, teraz to nie ma dużego znaczenia, ale znowu zauważ, że kiedy te miniony się spotykają bardziej tutaj, prawda, po tej stronie, to w tym momencie, przez to, że twoje miniony biły spod towera, potem jeszcze szły w taki sposób, a następne przeszły tędy, to często jest tak, że pierwsze miniony agrują się na pierwszego. I to się mogło stać na wave'ie drugim, po tym, że crashowałeś jedynkę. Tak, mogło. Bo zauważ, bo to jest ważne, bo to sprawia, że dostajesz szybciej level drugi, trzeci być może tego użyjesz. To jest drobnostka, ale no wiesz, chciałeś, żebyśmy o tym mówili. I teraz zobacz, te miniony, one już się formują, szyk boją
bojowe, prawda? One już są w takiej pozycji. A te, które idą, są w takiej pozycji, prawda? One idą 1, 2, 3 za sobą, w linijce. A te już są wszystkie tu. Czyli te wszystkie biją tego jednego, bo on jest pierwszy dla nich. Tak samo jak na pierwszym wave, jak leci pierwszy wave, że można stankować pierwsze trzy melasy po prostu, żeby się uformować. Chociażby tak, i zgubić ich agro na jednym. I dlatego powiedziałem ci, że na wave pierwszym, jak skraszujesz jedynkę pod tower, to często będzie to samo. Bo to jest to samo, że te się zatrzymują, one już są uformowane w taki rządek, powiedzmy, linie, a tamte biegną i jest jeden konkretny pierwszy. To się nie wydarzyło, ale to się bardzo często wydarzy. Właściwie to się nie wydarzyło, bo tam ktoś zautatakował was chyba, tak mi się wydaje. Ale generalnie to jest stałe dla gry. Zobacz, one się zagrywały na tego samego miniona. Teraz jeden kamikadze pobiegł gdzieś tam, ale generalnie tak jest. I to sprawia, że łatwiej jest dostać na przykład level drugi, jak przeciwnik crashuje jedynkę. Crash jedynki jest słaby. Ważne, żebyś rozumiał, jak to działa. I teraz powiedz mi, czy ta próba, na przykład pierwsza sprawa jest taka, wołasz Sylasa, okej, okay, ale jaką masz gwarancję, że to nie jest 3 na 3? Zależy, czy my zostaniemy wyłapani pierwszy, czy oni. A kto kogo face-checkować będzie? My ich. Tak. Czy to nie sprawia, że jest większa szansa, że to wy zostaniecie wyłapani, bo to oni mają przewagę wizji, której face-checkujecie? Zobacz, oni mają te krzaki zajęte, bo są głębi. Oni, tutaj jest ciemno, rzeka jest ciemna. Czyli jeżeli wy wbiegacie w nich, to wy ich face-checkujecie. Czyli jest większa szansa, że czyli oni znają waszą pozycję, a wy ich nie znacie. Czy to nie sprawia, że to jest słabe, żeby próbować tutaj coś szukać? Skoro to może być 3 na 3, a wy wbiegacie w nich? Więc to nie jest dobry timer, żeby szukać. Jest okej, okay, żeby Sylas skowerował was w tym momencie, ale to nie jest tak, że szukasz czegoś. To jest cover jak dla mnie. Wiesz czemu? Bo zobacz, on nie ma żadnych kampów praktycznie. On ma free time. Tu raczej nic nie zrobi z Kasadinem na 5 levelu, chociaż on zaraz dobije 6. Więc najlepiej by było, żeby on skowerował, ale nie żebyś szukał, ponieważ równie dobrze w tym timerze Karthus może być za chwilę przy bocie. Też ich shadowować, też przerwać wam slow. Więc to jest ważne, żebyś zdawał sobie sprawę, kto wygrywa 3 na 3, kto kogo face checkuje. Okej, okay, w tej sytuacji moim zdaniem robisz najgorszą rzecz, jaką możesz, czyli po prostu stoisz tuż obok Zai i nie wytwarzasz tym presji na nikim, zauważ. Co? Gdzie powinienem stać? No właśnie, do tego dążymy, ale mam nadzieję, że ty sam potrafisz wywnioskować. Jak myślisz, gdzie mógłbyś stać, żeby zrobić większą presję na kimkolwiek? A, powinienem stać na rzece. Z jednej strony tak, to jest opcja numer jeden. Opcją numer jeden jest iść i stać na rzece i wtedy, kiedy ty wchodzisz w rzekę, wytwarzasz presję na Gragasie, bo on od razu nie wie, gdzie jesteś, chyba że są tu wardy, ale Sylas czyścił, więc z jednej strony wtedy wytwarzasz na midzie, wtedy oni nie wiedzą, czy ty pójdziesz za chwilę tak, czy ty idziesz tak, czy ty inwajdujesz, nie wiedzą tego, więc stanie w fogu wraz ze swoim junglerem złapani se za rączkę, to jest jakaś presja. A druga sprawa, gdybyś chciał grać pod swoją linię, to powinieneś powoli przejść i zająć krzak. A nie uważasz, że jakbym próbował zająć krzak i na przykład, tak jak mówię, że nie wiem, gdzie jest Pai, gdzie jest Karthus, nie mógłbym na przykład... Bo uważam, dlatego powiedziałem, że gdybyś chciał grać pod swoją linię. Nie zakładamy, że Karthus stoi w tym krzaku. Jakby Karthusy raczej nie stoją w tym krzaku, to by było bardzo dziwne. Plus ty masz odskoki. Jeżeli ty idziesz tu, a oni ciebie łapią, to dajesz W tutaj, a tutaj dajesz E. Więc to nie jest tak, że ty giniesz jak coś, prawda? Od 100 do 0 nie giniesz, jeżeli cię łapią wchodząc do tego krzaka. Więc też bez przesady, prawda? Ale trasy bardzo dużo HP. Oczywiście, że tak, ale wiesz, o co mi chodzi? Dlatego tak powiedziałem, że gdybyś grał pod swoją linię, to lepiej by było, gdybyś zajmował krzak, prawda? Gdybyś grał po prostu pod linię laning phase i był silniejszy 2v2, prawda? Albo wiedział, że to... Przede wszystkim wiedział, że to jest 2v2, aczkolwiek akurat Karthusa się tu nie spodziewam w tym konkretnym krzaku. Bardziej bym się spodziewał, że jeżeli wy puszujecie i szukacie czegoś, to on po prostu wyjdzie i pójdzie tak. No ale to też jest jakby... Technicznie on może to zrobić, ale gracze, którzy dochodzą do tam mastera, grandmastera, w którym grasz, grając Karthusem, nie będą robić aż takich rzeczy najczęściej. Więc gracze są coraz bardziej przewidywalni, im wyżej jesteś po prostu. Bo pewne rzeczy są dla nich dobre i oni to wiedzą i ty to wiesz. Więc jakby nie musisz się bać wszystkich losowych rzeczy. Bo raz na X się zdarzą, nie? Ale nie możesz grać jakby... Bo nie da się tak grać, jak cały czas masz fobię, że ktoś może być w każdym możliwym krzaku, w każdym możliwym timerze. Nie da się tak grać w LoL. Ale dobra, najważniejsze jest to, żebyś zrozumiał, że najlepsze byłoby, gdybyś wszedł w foga, gdybyś stał tu. Po prostu. Możesz stać tu. W ten sposób dajesz presję na dużo miejsc. Karthus myśli, o, gdzie oni są, może zajdą tu. Karthus myśli, o, może są w tribuszu, jeśli tutaj przeciwnik nie ma wizji. Może tu mieć wizję, nawet to jest bardzo prawdopodobne, bo jednak oni będą pushować, czyli zajmują to pinkiem często, ale może nie ma. Więc Karthus ma problem z face-checkowaniem tribusza na przykład, kiedy wy jesteście w fogu. Karthus się może bać, że inwajdujecie. Ten musi się cofnąć. Znaczy musi, no, może rozważać to. Więc jakby robisz więcej, a tak to zobacz. Wszyscy widzą, gdzie jesteś i nikt się ciebie nie boi. Czyli jesteś chodzącym awkiem w tym miejscu. Tak, jest bezużyteczny. Tak. Wiesz co, dlatego tak mówię, bo gracze często to, co robią źle w jednej grze, to jest też nawyk. Bo ja nie wiem, czy ty to robisz w tej grze, dlatego że boisz się zająć krzak, czy w innej grze byś to zrobił. Więc ja wolę to powiedzieć, żebyś ty miał pewność. Kto by się spodziewał?
No i tak jak mówię, szukanie czegoś tutaj nie było najlepsze, aczkolwiek jakoś to przypale wyszło, natomiast to nie jest raczej... No to jest zły timer, żeby czegoś szukać po prostu. I ten cały play to jest my bet, tak? No nie, nie cały, nie? Bo jakby zobacz, no ty nie masz, nie kontrolujesz Sylasa, żeby on wbiegał teraz na rzekę, prawda? Nie kontrolujesz... Czekaj, czyli jak teraz Karthus przychodzi tam i się spotyka z Sylasem przy górnym krzaku i zaczynają się bić, a ja podchodzę do Dravena, to powinienem walnąć w Dravena i od razu daje i się wycofać albo pomóc Sylasowi, tak? Czyli nie powinienem się z nim bić 2 na 2? W pierwszej kolejności chciałbym, żebyś pingował mu, że to jest niebezpieczne i pingował ten krzak i wiesz o co chodzi. Po prostu schemat menedżowania ludzi jest taki, że pierwsze próbujesz pingować i próbujesz wymusić to, co ty wiesz najlepiej i pierwsza sprawa to jest ping, prawda? Czyli próbujesz pingować i teraz są dwie opcje. Albo się posłuchają i zagrają dobrze, albo się nie posłuchają. Jeżeli się nie posłuchają, to masz dwie opcje. Follow albo skip, prawda? No nie? To jest schemat, ale ty skipujesz pierwszy krok. Czyli z góry jest źle na początku. Może by było dobrze, może by się posłuchali. Bo jednak, wiesz, ten gość nie wiadomo, co sobie myśli. Jest w 6 minucie, 4 level Sylasem i jest dosyć worthless i gankuje linię, przy której jest słabsze 2 na 2, jest słabsze 3v3. Jedyne co to, że macie minionów trochę przy sobie, ale to wy wchodzicie w nich, więc te miniony nic nie robią nawet. To wy facecheckujecie krzaki, nie macie wizytu, nie wiecie, gdzie jest Karthus. Jakby, być może, jeżeli spingujesz, to ten gość obudzi się, że hej, ja właśnie flipuję. A to nawet nie jest flip, to jest negatywne. Tak powinno być, że tu przegrasz, tak? Częściej przegrasz taką akcję niż wygrasz. Więc pierwsza sprawa to jest zapingować, a jeżeli się nie posłucha, to wtedy czy skipujesz, czy followujesz? Wybrałem dwie opcje, ale mam follow albo skip. Jak zeskipuję, a mój team dalej będzie chciał followować i potem... No to ty skipujesz, to ich zostawiasz. Jak skipujesz, to zostawiasz. No to prawda? Właśnie, a to chodzi. Później ludzie mnie pingują i wyzywają i nie starają się grać o to. Ale co, boli cię to jakoś emocjonalnie? Nie boli mnie to emocjonalnie, tylko chodzi o to, że no widać po nich, że już nie chcą wygrać tej gry tak bardzo, jak chcieli. No nie możesz bawić się w psychoanalityka i grać tak, że zastanawiasz się, kiedy ktoś będzie chciał wygrać, a kiedy nie. Wtedy nie skupiasz się na sobie po prostu. Nie da się tak grać. Nie da się grać, bojąc się, że... Tak samo jak nie da się grać, bojąc się, że Karthus stoi akurat idealnie w tym krzaku, w którym ty nie chcesz, żeby stał. Tak samo nie da się grać z myślą, że po każdym zagraniu, w którym ty odmówisz posłuszeństwa swojej drużynie, to oni cię oleją dalej. Nie da się tak grać. Mimo, że czasami tak się stanie. To wchodzisz jakoś w psychozę wtedy, że zastanawiasz się, co gracz sobie pomyśli. No nie? Nagle stosujesz wobec nich kodeks dżentelmena? Nagle stajesz się psem gracza, który gówno potrafi, tylko pinguje cię ciągle? No tak. Jakby nie da się tak grać, to jest chore. Po prostu graj swoje. Jeżeli coś jest lepsze, followujesz. Jeżeli nie, zostawiasz ich i masz w nich wyjebane. Supportem to jest trudniejsze, ponieważ jeżeli grałbyś na przykład Kasadinem, który teraz padł, to jeżeli grasz Kasadinem i zostawiasz swoją drużynę, ale idziesz i farmisz wave'a i grasz egoistycznie, to nagle zabijesz trzy osoby sam potem. Więc jest łatwiej. Rakanem jest ciężej. Załóżmy, że ty nie powinieneś tu wchodzić, a on i tak zginie. To jeżeli zaangażujesz się, to giniesz z nim i jest jeszcze gorzej. A może za chwilę ty byłbyś, może na przykład w innej grze, kiedy masz Erkę, kiedy masz Samonery, byś zużył Samonery angażując się, potem nie masz ich na walkę, prawda? Więc to, że się nie zaangażujesz, sprawia, że potem możesz więcej. Tak samo jak Kasadin, który nie angażując się w słabe zagranie, jest w stanie zgarnąć wave'a, dobić szybciej 16 i na przykład potem kierować grę, grając bardziej samolubnie. Być może ty zachowując resource rozumiane jako spele, potem możesz coś wykreować. Być może jeżeli twój team zginie na bocie i ty już tam nie musisz być, to speedrunujesz na topa i grasz pod topa, jeżeli to nie jest Shen, tylko jakiś carry. Rozumiesz? Więc za każdym razem, kiedy angażujesz się, to ty też coś zużywasz. Więc być może ten czas, te spele i inne rzeczy, które zużywasz, mogłyby pójść w inne miejsce. A nie uważam na przykład, że ten play jest dobry przez to, że mamy przewagę ulta Shena? Uważam, że jeśli Shen zultuje, to nagle przychodzi na wave'a, na którym jego przeciwnik ma 8 level. Shen jest useless championem, bo Shen z Ignite'em, jeśli ultuje, Shen może zultować, nie tracąc, tylko jeśli skraszował gigantycznego wave'a tu. Jeżeli tak, Shen ultuje, kiedy wave jest na środku, albo co gorsza pod towerem, to Shen, który ma jeszcze Igniciora, te Sheny są popierdolone, bo jakieś mainy Shena grają z Ignite'em pod dopaminę na levelu drugim i wszystkie Sheny grają z Ignite'ami, bo naśladują autorytety. I Sheny są pojebane, bo Shen ultujecie i flipuje całą grę na tym ulcie. Bo być może odwróci sytuację, być może wy zrobicie na przykład 3-0 i być może to jest dla niego okej, bo potem jest botem do tauntowania i kolejny ult. Ale zauważ, że jeżeli tutaj akcja nie wyjdzie zbyt dobrze, to nagle Shen traci milion na tepeku. Bo jeżeli Shen tutaj tepuje, kiedy wave jest tu, to jego przeciwnik przychodzi, bierze tego wave'a, bierze następnego, bierze tutaj plejty i nagle Shen przychodzi i ma 2 level do tyłu. Więc Shen flipuje grę. To nie jest tak, że myślisz sobie, że jakby to jest okej, żeby myśleć o RC Shena, jeżeli on wykazuje chęci, żeby zultować, na przykład ją pinguje, ale musisz zrozumieć, że jeżeli RK Shena wyjdzie średnio, to on stracił milion przy tym wave'ie. Erka Shena musi wygrać grę na bocie, żeby to miało sens. Bo Shen traci milion. Ten champion jest popierdolony po prostu. Bo on nie ma kiedy zultować praktycznie. Chodzi o to, że po ulcie Shena my musimy zdobyć więcej niż on stracił, żeby to się tak opłacało. Tak. O, bardzo dobrze powiedziałeś. To jest super, co teraz powiedziałeś. Że w momencie, kiedy Shen ultuje na takim wave'ie, to tu wytwarza się gigantyczny minus. Mhm. Wasza mapa ma gigantyczny minus. Więc jeżeli ty dostaniesz duży plus, to nadal to, co ty zyskałeś, to on stracił i wychodzicie na zero. Więc musicie zyskać absolutnie gigantyczny plus, żeby wyrównać tę gigantyczną stratę.
Oczywiście, kwestia jest taka, że jeżeli on ładuje resource w bota, to to ma większe znaczenie niż kiedy on traci, bo on jest utility championem i on nie potrzebuje aż tyle itemów. Tak samo Tamkench nafidowany też niewiele robi, jeżeli na przykład hypercarry, no akurat Zaya nie jest do końca hypercarry. Wiesz o co chodzi, że to też jest kwestia tego, że ten gold ląduje w AD carry, a tutaj ląduje na przykład w jakimś klocu. Tak, więc to nie jest to samo, aczkolwiek warto jest myśleć w ten sposób, że kiedy Shen ultuje na takim wave'ie, to to jest minus. I musicie bardzo dużo wycisnąć z tej erki, żeby to się opłacało overall dla całej mapy, dla drużyny. Bo Shen powinien... Shen ma dobrą erkę, na której nie traci, a może zyskać, tylko jeśli skraszował gigantycznego wave'a. I jeżeli tutaj byłby szybki play, że on zdąży zrecalować, jeszcze powiedz. Bo to jest Igniter, to nie jest tak, że on tutaj stepnie, a tutaj odtepuje, żeby złapać wave'a. Nie? To jest, on jeszcze musi przebiec cały ten dystans. On jeszcze musi zrecalować i przebiec cały ten dystans, bo jest Igniterem, a nie ma TP-ka. Więc to jest w ogóle tragedia. Jakby Shen to jest champion, który flipuje na pierwszej swojej erce gierkę. Jak nie siądzie, to on nagle traci milion. Chyba, że cały czas zabija i puszuje. Ewentualnie, że ten Ignite zabił trzy razy, puszuje cały czas. I cały czas jest wave pod przeciwnym towerem. Wtedy on nie traci tyle na TP-ku, to wtedy może sobie pozwolić na erkę, no nie? Ale to jest jakby, to nie jest tak, że wiesz, grasz pod to... Zobacz, co się dzieje teraz. Shen wraca, straci już drugiego wave'a i dwa plate'y. A my mamy i tak minusa mieliśmy na bocie i tak. Ale ogólnie tutaj nie ma dobrej sytuacji. To, co zrobiłeś i tak nie jest tragiczne, ale samo szukanie czegoś tutaj jest problematyczne dla mnie. Mógłbyś spróbować namówić tego Sylasa, żeby on nie szukał tu nic, rozumiesz? Bo to, co zrobiłeś, nie jest najgorsze bardzo. Po tym, co się stało, to na pewno lepiej, że wbiłeś w Dravena, niż jakbyś poszedł w Sylasa, nie? Sylasowi pomóc. Bo wtedy Zaya zostaje sama. Więc uważam, że i tak nie zagrałeś bardzo źle, to jest po prostu zła sytuacja, bo macie gorsze 2-2, macie gorsze 3-3, macie wave'a, który idzie do nich, więc musicie się wysuwać, nie możecie zagrać safe. Macie niekomfortowy spot na topie, żeby Shen tepnął, bo jak tepuje, to traci milion, więc to i tak była słaba sytuacja, to i tak było ciężkie do rozegrania, więc nie zagrałeś bardzo źle, nie? Tylko ważne, żebyś myślał o tym też, bo wiesz, supportem masz dużo też wolnego czasu bardzo, więc fajnie, jak wykorzystujesz ten czas. I właśnie a propos wolnego czasu, czemu tu idziesz? Powinieneś kliknąć w rzekę przede wszystkim, bo w sensie chodzi o to, że zobacz, tutaj ten wave się dokreszował i on za chwilę ktoś tu go zgarnie i będzie pchał w drugą stronę. Nie walczycie z nimi, jak są tu, więc ty nie masz po co tu być, Zai nie ma jeszcze na linii, oni będą odpuszowywać i pchać w drugą stronę, przez chwilę nie musisz tu być. Nie wygląda jakby Kasadin tutaj coś, Kasadin one-shotuje wave'a i raczej sobie idzie. Więc nie jest tak, że musisz być zaraz na midzie, na przykład od mida biec i od linii próbować doskoczyć. Na topie też nie masz czego teraz szukać aż tak bardzo, plus nie chcesz iść aż tutaj na przykład, bo wtedy, no jeżeli tylko pokażesz się na topie i chwilę tu spędzisz, to twoja Zaya dostaje dive'a. Od razu. Więc najlepiej byłoby, gdybyś kliknął w rzekę tu albo tu. Najlepiej byłoby chyba tu. I wtedy, kiedy klikasz tutaj, to po prostu masz kilka opcji. Jeżeli Kasadin po tym wave'ie, on ma dużo HP, ma dużo many, jeżeli jesteś tu i on nie chce resetu, to nagle razem idziecie do bota. Albo jeżeli jesteś tu, to nagle wchodzisz i wardujesz kuraki tym wardem. Na linii wasze wardy zostaną zczyszczone, tak? Bo oni wygrywają. Więc możesz dać większe value warda, dając go w dżungli. Więc nie powinieneś klikać w bota. Najlepiej byłoby kliknąć w rzekę, bo wtedy masz kilka decyzji. Jeżeli Kasadin zostaje, możesz iść z nim coś zrobić. Jeśli nie zostaje, możesz iść warda zrobić w enemy dżungli. To nie jest stan mapy, w którym ty, że roamujący, robisz bardzo dużo. A zobacz, co teraz robisz. Jesteś jaw. Też kolejna sprawa, że w momencie, na przykład zobacz, w momencie, w którym ty idziesz i ludzie widzą, że tu jest Sylas, ale teraz, kiedy Kasadin zniknie, prawda? Jeżeli on one-shotuje tego wave'a i zniknie, to nagle przeciwnik ma ciebie missing i Kasadina missing, prawda? Oni mają dwa znaki zapytania. Więc wtedy na przykład, jeżeli ten Kasadin zniknie, to Kartus robiący tutaj kraba będzie miał w głowie, że Kasadin może iść do niego z tobą, prawda? Tak. To nie jest dobre zagranie, żeby biegać w topside'zie, kiedy oni za chwilę mogą zdajwować Zaję, ale nadal on musi mieć to w głowie. Ludzie gubią też trakowanie przeciwnika. Nie myślą aż tak. Więc kiedy ty jesteś w fogu, to robisz presję. A kiedy ty się od razu pokazujesz na wave'ie, to zobacz, teraz kiedy bijesz tego warda, przeciwnicy są szczęśliwi, że go bijesz, bo widzą, gdzie dokładnie jesteś. Nikt się ciebie nie boi, jesteś totalnie jakby niegroźny dla nich. Wiedzą, gdzie jestem, że nic nie mogę zrobić. Tak, bo jesteś w miejscu, które nic nie może zrobić. Jakbyś stał na rzece, to być może by cię nie widzieli. Raczej tam wartów nie mieli. Ale znowu, po tym, kiedy użyłeś relika, czemu stać tu zamiast tu? Nie masz dobrej odpowiedzi. Po prostu przeciwna mapa cały czas wie, gdzie jesteś. I jesteś useless. Użyłeś relika, żeby dostać golda? Okej, to jest w porządku. To po tym, jak zużyjesz relika, żeby dostać golda, idź tu. Teraz ty możesz nawet stać w tym krzaku, ale on musi respektować, że możesz stać za chwilę w tym krzaku, a za chwilę być pod midem. Ten gość nie wiadomo, czy trakuje ciebie idealnie, więc kiedy on kliknie taba i nie widzi ciebie, to nie wie dokładnie, czy ty przed chwilą byłeś tu, czy nie, bo gracze nie są idealni, prawda? I forsujesz też błędy w ten sposób, bo może on pomyśli, ej, Arakan roamuje do topa teraz? To jest irracjonalne, ale jeżeli jesteś tu, to on może tak pomyśleć. To jest 0+, bo stojąc tu dostajesz nic, a stojąc tu może dostaniesz nic, ale może dostaniesz też coś. Nie masz minusów, a może coś dostaniesz z tego, więc nie ma powodu, żeby tego nie robić. Sytuacja win-win. Sytuacja neutralna albo win. 0+. No 0+, tak. 0+ moim zdaniem, i to jest spoko, bo
zobacz, nic tu nie robisz, tańcząc lewo-prawo, ale jesteś pokazany dla nich na mapie. A stojąc tu, raczej nie byłbyś pokazany na mapie. Plus mógłbyś iść też na rzekę trochę głębiej. I wtedy zobacz, jeżeli stoisz tu, to nagle Pike nie może tak łatwo wejść u mida, bo on nie wie, czy nie stoisz tu. Chyba, że jesteś na wizji, rozumiesz? Ty w ogóle nie grasz wizją, ty cały czas jesteś pokazany. I to jest ciekawe, bo ty grałeś też Pike'iem i Bardem, postaciami, które idealnie potrzebują grać pod wizję, bo te postacie nie mają nic poza roamowaniem po mapie. Cały sens takiej postaci jak Pike jest bieganie po mapie, stanie w fogu i jakby przeciwnik musi mieć ciągłą presję od ciebie. Jeżeli ty stałeś tak na wave'ie Pike'iem, to nie wiem, jest niesamowite. Powiedziałeś mi na początku gry coś bardzo niepokojącego, że kiedy widzisz Zaję, to chcesz grać bardziej obok niej, bo silne combo. To jest zły sposób myślenia. W sensie, okej, to jest spoko, jeżeli masz silne combo, robisz 2-2, ale tu jesteś useless po prostu w tym momencie. I to jest gorzej niż jakbyś był AFK, bo gdybyś był AFK, to byłbyś tu. I wtedy przeciwnik może by myślał, że jesteś tu. A tak, to jesteś AFK, ale jesteś widoczny. Gdybyś teraz stał na fontannie, to byś zrobił akurat większą presję na nich niż jak stoisz na wave'ie. Jedyny plus jest taki, że dostajesz expa. To jest okej, bo dobijesz szóstkę. Też narekanie warto dobić ten ultimate, bo jest bardzo... Ogólnie na supporcie jest spoko, jeżeli dobijesz ulta w fogu, bo przeciwnik się często nie spodziewa. Zobacz, jak teraz dobijesz jeszcze kilka klipów, dobije Zaya, to nagle dobijesz szóstkę w fogu. Więc na supporcie staraj się do... Tak samo jungler. Czasami ludzie się nie spodziewają tego. Jungler i support powinni myśleć o dobiciu szóstki w fogu. Myślę, że to jest okej timer, żeby czegoś szukać, jak on zużyje spela i nie trafi. To jest okej, żeby teraz próbować szukać, bo za chwilę dostajesz też szóstkę. Więc myślę, że to jest w porządku bardzo. Znaczy, no, problem jest z wylewem mechanicznym, prawda? Bo albo mógłbyś tutaj zaczekać po chwili, a ty się pokazałeś tutaj w ogóle już. Mógłbyś, moim zdaniem, mógłbyś poczekać w tym krzaku, nie pokazywać się w ogóle, prawda? Stać na koniuszku, a ty tutaj wychodzisz, prawda? I przestraszyłem, że Zaya może dostać, bo spanikowałem po prostu. I ty stojący tutaj, a nie tutaj sprawia, że nie może dostać. Nie, to chodzi o, że spanikowałem, chciałem pobiec i pomógłbyś. Może rączki się zatrzęsły, ja rozumiem, ale no. To jest po prostu słabe. I teraz, gdybyś stał i dostał szóstkę w fogu, prawda? To po prostu mógłbyś wyskoczyć z szóstką od razu, a tak to wyskakujesz. Ona nie ma aż tak super follow-upu. No tu... I teraz znowu, wyskakujesz dobrze, ale czemu od razu do niej E dajesz? Nie możesz po prostu ich bić? Czemu dajesz E do niej od razu? Znaczy od nich. Przecież za chwilę dostajesz szóstkę. Przecież zauważ, że gdybyś nie dał tego E, gdybyś w ogóle go nie rzucił, to stoisz tutaj, za chwilę pada jeden creep i ty dostajesz szóstkę i po prostu ich ultujesz. A tak to zobacz, że przez to, że wyszedłeś, to nagle masz problem, żeby wejść znowu. Dobijasz tego miniona, on i tak by padł tutaj, prawda? Tutaj też padł minion. Tak by padł. Teraz nagle musisz użyć egzosta, który ma niskie value, bo nie blokuje żadnego damage'a, tylko dla slowa go używasz. Strasznie wylew mechaniczny to jest. Dobra, na giga przypale to było. Tyle mogłeś zagrać tutaj lepiej rzeczy. Jeszcze unlucky timing się nie zgrał, na sam koniec zajął, bo chciałem do niej E użyć, żeby uciec jakoś tego Pike'a, ona akurat lutowała. Tak, ale to nie są rzeczy, o których powinieneś myśleć. Ja wiem. W sensie to tak nie powinien brzmieć twój wniosek jakikolwiek. To jest w ogóle nieistotne. Najważniejsze jest to, że wystarczy zaczekać, dostać szóstkę, a jeżeli już wyskoczyłeś szybciej, to mógłbyś dostać szóstkę w creepach, nie używać E. I to jest powtarzalny wniosek. Dobra, kolejna sprawa, gdzie teraz wyjdziesz? Wychodzisz w mida, zaczekałbym na pinka, nie widzę powodu, żeby nie poczekać chwilę, bo tu się bardzo dużo nie dzieje, więc mógłbyś zaczekać i wyjść jeszcze z pinkiem, żeby mieć lepszą kontrolę wizji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że idziesz w mida, to jest okej, bo na bocie nie masz czego szukać, ale teraz tak, zamiast iść od linii w mida, zobaczmy jeszcze co zrobisz do końca, bo tutaj lepiej jakbyś skręcił w kuraki i poszedł od mida do topside'u i osłaniał teraz Heralda, prawda, jak on go zaczyna. No i nie, znowu źle, zobacz, znowu to samo, ten sam typ błędu to jest, zobacz, tu byś stał. Idziesz tak, a nie tak. Różnica jest taka, oczywiście, że jeżeli stoisz tutaj, to po pierwsze, lepiej pomagasz Sylasowi, bardziej z nim grasz, a po drugie nie pokazujesz się raczej. W sensie, może się pokazujesz, bo nie wiadomo, gdzie oni dokładnie mają wardy, ale jesteś obok Sylasa, pomagasz mu, być może się nie pokazujesz. A tak, ty stoisz tu i co się teraz dzieje? Jak ty stoisz tu, bo zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy. Nie musisz tu być przez długi czas. Ona idzie, odbiera wave'a, pcha następnego, dopiero wtedy oni wracają. Więc okienko jest długie. Fajnie, okienko jest długie. Kiedy klikasz na mida, automatycznie wszyscy wiedzą, gdzie jesteś. Plus, gdybyś był na rzece, to pomagasz bardziej Sylasowi i jeszcze sprawa, że mógłbyś rzucić deep wardy, prawda? Biegając tu. Mógłbyś rzucić wardy. A tak to nic nie robisz. Zauważ, że... Bo okej, gdybyś ty coverował Kasadina przed dive'em czy coś, ale ty nic nie robisz. Nic nie robisz. Ty będąc na wave'ach, jedyne co robisz, to zgarniasz trochę więcej expa niż jeżeli byś grał fogiem. I to jest o tyle okej, że rzeczywiście szóstka na supporcie jest bardzo ważna do dobicia. Potem już nie masz takiego znaczenia, że dostajesz tego expa. Bo też kiedy ty dostajesz expa, to szerujesz, czyli ktoś inny nie dostaje full expa. Kasadin fajnie jakby dostawał full expa akurat, nie? Kiedy ty masz szóstkę. W sensie zauważ, że to jest oczywiście tylko drobnostka, bo to jest kwestia jednego wave'a, ale wolisz nie mieć tego i żeby Kasadin był bliżej następnych leveli, prawda? Po szóstce. Potem to już nie masz takiego znaczenia, ale dobić
życie szóst grani na ciebie, to jest absolutnie naprawdę tak łatwe, bo zawsze wiadomo, gdzie jesteś praktycznie. Więc ty nie nakładasz presji na wiele miejsc i ty jesteś w tym miejscu, bo najlepsze jest to, że ty nie nakładasz presji w miejscu, w którym jesteś, ponieważ tam, gdzie jesteś, jesteś niepotrzebny, a jeszcze przez to, że ty tam jesteś, to wszystkie inne miejsca widzą, że ciebie tam nie ma, więc tam też zdejmujesz presję. Rozumiesz? Czyli ani tam, gdzie jesteś, nie ma presji, ani inne miejsca nie mają presji wynikającej z tego, że nie wiedzą, gdzie jesteś. Jedyne, co z tego dostajesz, to odrobinkę więcej expa. Ale przypominam, że na przykład jak była ta sytuacja, gdzie ty stałeś tu zamiast tu, to tu dostajesz expa, to nie? Mhm. Więc to też nie do końca tak jest. Dobrze zagrane. Podobało mi się też to tutaj dobrze zagrane. Po pierwsze dlatego, że podobało mi się, że jesteś poza wizją tutaj. Myślę, że to jest spoko. Teraz za chwilę podejdziesz pod kanona, żeby dobić kanona. Zwłaszcza, że Sylas już tam idzie, nie? Teraz już on już tu idzie, więc też zatrzymał się i bije wardę jak kiep, no ale oni no, i tak właśnie, podchodzą. Ja podchodziłem do przodu, myślałem, że on biegnie po prostu w nich. No git, ale ty myślisz, że okej, grasz tu. To jest dość dobrze zagrane. Teraz oni zintowali, bo też biegli. Tutaj mogło być 3-3, ale to 3-3 już nie jest aż takie negatywne. Znaczy wiemy już, że zrobił Heralda, ale kiedy zaczynałeś tego szukać, to nie wiedziałeś, czy robi Heralda, nie? Więc tu mogło być 3-3 teoretycznie w momencie, kiedy tego szukałeś. Okej, okay. Wszystko w porządku, myślę. Myślę również, że tak trochę nie wiesz, co zrobić tutaj. Ta twoja mapa umiera, jak do niej idziesz. Widziałem po prostu wave'a z mida. Może być. Ja bym powiedział, że docelowo, zanim oni umrą, to teraz, kiedy... Bo dla mnie ważna jest twoja intencja, kiedy wychodzisz z bazy, czyli tutaj, nie? Tu podejmujesz decyzję, gdzie idziesz na początku. I moim zdaniem twój pierwszy klik powinien być tu. Rozumiesz? Żeby iść tak. Dlaczego? Bo wtedy znajdujesz się w miejscu, gdzie możesz uratować Mida, gdyby coś się działo. Nie wiesz jeszcze, że Kasadin gdzieś tam pójdzie, zginie i tak dalej, prawda? Nie wiesz tego, co się stanie. Więc tu powinieneś mieć pierwszy klik i teraz tak, albo pomagasz Kasadinowi dostać recall, którego on potrzebuje, albo idziesz i wardujesz deep. Bo kiedy Karthus jest tu, on robi playa na topie, kiedy usuną się stopa, pójdzie w bota, fajnie jakbyś wiedział, co się tu dzieje wtedy. Te wardy zostaną do tego czasu, prawda? Więc kiedy masz już wardy, fajnie, bo jakbyś poszedł i zwardował deep tutaj. Więc moim zdaniem twój pierwszy klik powinien być tu. Dlatego to jest już problem, bo wiadomo, liczy się intencja twoja, co ty chcesz zrobić. Ty tutaj idziesz pierwsze od razu na bota, potem skręcasz na topa. Okej, okay. Wiadomo, że kiedy Kasadin zginął od Pajka, to się zmienia sytuacja, bo teraz nie coverujesz go przy midzie. Więc teraz możesz łapać tego wave'a, to nie jest najgorsze. Wardy też mógłbyś jakieś podawać, ale problem jest taki, że Pajk mógłby tu biegać na rzece. Więc myślę, że to jest dobre. Więc ostatecznie zagrałeś dobrze, ale myślę, że gdyby on na przykład nie zginął, to byś zagrał gorzej. Nie wiedziałbyś, co zrobić dokładnie. Tak motałeś się. W sensie to widać po twoich klikach, nie? Jak wiesz, że chcesz iść na rzekę, to klikasz na rzekę. A ty klikasz raz tu skręcasz. Twoja pierwsza intencja moim zdaniem była słaba. Okej. Okay. Nie bejtuj się na warda, który zaraz zniknie. Na pewno byłoby lepiej, gdybyś przeszedł, bo tak, ten obszar przeskanowany, prawda? Mógłbyś stąd skoczyć z W tutaj, bo nic się nie trzyma. Widzisz Pajka, prawda? Widzisz Pajka, Gragas zrykalował. Jakbyś spotkał Karthusa, to masz w niego wywalone. Generalnie tam może być tylko Karthus, prawda? Bo oni są pokazani. Ten tutaj był i ten jest tu pokazany. Czyli tu może być tylko Karthus, z którego masz wywalone, plus dlaczego Karthus miałby stać tu? On robi kampy, prawda? Przed chwilą był na topie, więc nawet nie wiadomo, czy on. Nie jestem pewny, czy on może tu być. Nie pamiętam, kiedy zniknął stopa, tak szczerze. Ale generalnie idziesz tu i stawiasz wardy tu. W sensie stawiasz wardy na kurakach, stawiasz wardy być może na golemach. Rozumiesz? Wardujesz mu kampę. A ty idziesz rzeką, stawiasz... Ten ward na midzie jest dobry, bo Kasadin będzie zapuszowywany, bo być może. Jest szansa na to, że będzie zapuszowywany po tym, jak Gragas wróci. Myślę, że to jest znowu na przypale o tyle, że fajnie, bo jakby Zaja szła do przodu. Dziwi mnie, że ty nie pingujesz nigdy. Teraz pingujesz i potem co? Nic? Tak, żeby ona szła do przodu, od razu do przodu. Ale też ciężko jest jej sfollowapować to też. Tak trochę na przypale, no ale nie jest najgorzej. Zauważ, że twój exhaust jest zawsze używany tylko do slowa. Cały czas w tej grze używasz exhaust tylko do slowa. Też jeszcze a propos exhausta, ignita, to jest tak jak mówię, to już mówiliśmy. Ale czemu robisz Shurelia na przykład? Też jest dziwne dla mnie. Czemu robisz Shurelia? Nie wiem, jak ja oglądałem jakieś tam rzeczy na YouTube, to mi tam ziomek, co tam mówił, że mówił, że Cupcake chyba się nazywa, z Challengera Sporta, mówił, że bardzo duże value na Rakanie mają cooldowny. I mówił, że Shurelia grać prawie w 90%. A ile Shurelia daje cooldownów? 20 ability haste i jeszcze daje ci na każdym legendary. No i na pewno dobijesz taką masę legendary, że to będzie dużo, tak? Na supporcie grając. Na pewno bardzo szybko masz następnego itema i na kolejnego, tak? W sensie power farmisz, dobijasz 16, masz 4 itemy i daje ci 20, tak? Wtedy. No rozumiesz, o co chodzi? Absurd. Rozumiem. Ten mythic passive nic nie daje, bo ty dobijasz drugi item w 25 minucie, a potem stakujesz na dwóch, jak nie później. Podajesz jeden powód, czemu coś jest dobre, czyli CDR-y. No ale jeżeli ty masz 20 CDR-a, a ile daje locket? Też 20. To jest tak słaby argument, jak to tylko możliwe. Po pierwsze, każdy champion woli mieć cooldowny niż je nie mieć. Na niektórych
niektórych czempionach cooldowny są bardziej ważne niż na innych, to też jest prawda. Na przykład na utility czempionach. To, że te cooldowny są takie same. Jak dla mnie, tok myślenia, kiedy grasz Rakanem i możesz wziąć bardzo wiele run, możesz wziąć dużo itemów różnych, masz dużo różnych opcji, jest taki, że grasz to, co jest najlepsze dla twojej drużyny po prostu. Czyli jeżeli brakuje ci tankowności i przeżywalności, grasz Loketa. Jeżeli brakuje ci engage'u albo disengage'u i potrzebujesz move speeda, grasz Shurelię. No nie? Prosta sprawa. Jeżeli potrzebujesz jeszcze czegoś innego, to grasz jeszcze coś innego. Przeciwko komu z nich Shurelia jest dobra? Bo pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o engage, no to nie engage'ujesz w niego czy w niego, ewentualnie czasami tak. Okej, jeżeli chcesz wejść w Karthusa albo wejść w Dravena, to troszkę na plus. Jeżeli chodzi o disengage, to nie ma takiego kłopotu, bo te czempiony w ciebie wchodzą i to nie jest tak, że ta Shurelia po tym, jak ją klikniesz, to ty wyjdziesz i nagle coś się stanie, tak? Co się dzieje, kiedy ty klikasz Shurelię, kiedy te czempiony próbują wejść? To co? Shen daje taunta do tyłu? Kasady ma erkę swoją, ta ma ulta swojego. Ten jest tankiem i fajnie, jeżeli go fokusują. Komu ta Shurelia jest potrzebna? U was nikomu nie jest potrzebna do disengage'u. Czyli disengage nie jest wam potrzebny. Shurelia nic nie wnosi do disengage'u, tych czempionów kontra tych czempionów. A do engage'u jest spoko na Dravena i może na Karthusa. Ale Karthus, kiedy w niego engage'ujesz, się cieszy też, nie? Bo po prostu potem zrobi dużo. Więc Karthus na przykład nie chce grać na Loketa, więc przeciwko Karthusowi też nie jest dobra. Czyli w przypadku disengage'u to jest niepotrzebne, to nie jest dobre w tej grze, a w przypadku engage'u to jest dobre tylko na Dravena, ponieważ Karthus i tak bardziej się boi Loketa. No bo Loket blokuje całą jego erkę często. Jeżeli ona nie jest bardzo silna, jeżeli on nie wysnowbolował, to jego erka na nie ma itemów jest blokowana praktycznie w całości przez Loketa. Więc ta gra jest dobra dla Loketa, według mnie. Bo Loket bardzo mocno pomaga przeciwko Karthusowi. Ogólnie jest taki typ czempionów, jak widzisz AOE damage, który możesz zablokować na Loketa, to prawie zawsze Loket jest dobry, jeżeli tylko grasz sobie tym Rakanem, czy nawet na bardziej ten Loket, jeżeli grałbyś bardem. Mówię, jest dużo problemów z tą wypowiedzią, bo powołujesz się na autorytet, co jest słabe samo w sobie, bo to jest błąd argumentacyjny po prostu, jeżeli chodzi o logikę, a potem podajesz powód jako, że CDR-y, ale CDR-y są takie same na Lokecie, na przykład co na Shurelii, a Mythic Passive nie jest argumentem. Mythic Passive jest zerowym argumentem, bo Mythic Passive daje ci tylko 5. Jak dobijesz trzeci item, to naprawdę gratuluję. Powinieneś ją zostawić swoją drogą. Nie uważasz, że to jest spoko, że pozwoli ci jej zintować, jeżeli tak robi? I po prostu grać, wejść na mapę i grać dalej, bo zobacz. To wcześniej mówiłeś o skipie. Tak, że zobacz. W tym miejscu, moim zdaniem, powinieneś pingować po pierwsze, żeby ona cofała, a jeżeli ona jest Bakuganem i zostaje, żeby wziąć jednego plate'a, to w tym momencie to jest skip. Bo ty za chwilę masz, no za chwilę aż tak bardzo nie erkę, ale za jakiś czas masz tę erkę, masz flash up i ty wychodzisz teraz na mapę, kiedy Pike nie żyje. Zauważ, że jeżeli ty kończysz ten recall, to Pike ma 10 sekund, a ty wychodzisz na mapę. Jesteś 10 sekund przed Pike'iem. Oczywiście on ma jeszcze przyspieszenie i tak dalej, więc to no nie jest aż tak bardzo istotne. To nie jest duża wartość, że ty jesteś dużo szybciej. Natomiast idziesz na mapę i grasz, prawda? Możesz z nim gdzieś wyjść. Jak on za chwilę zrobi dwa kampy, to możesz z nim gdzieś wyjść. Możesz na midzie coś poszukać, prawda? Możesz osłonić Kasadina, jeżeli Pike by był pod midem, chociażby. Więc masz dużo rzeczy do roboty ze swoim czasem. Plus nie chcesz spalić sobie flesza, bo ja myślę, że jak jej pomagasz, to ty giniesz. I nie tylko czas tracisz, ale może jeszcze się zbaitujesz na flesza. Zobaczymy, co ty zrobisz. Nawet jeżeli fleszujesz tak, żeby przeżyć, jakbyś sfleszował, żeby przeżyć, no teraz fleszujesz, żeby nie przeżyć. Najgorsze jest to, że teraz, po pierwsze, sekundy, które nie żyjesz, po drugie, sekundy, kiedy wychodzisz z bazy. A co się dzieje? Gdzie jest Pike? Gdzieś tu już. W tych obszarach biega, prawda? On się już zdążył zrespić i już gdzieś tutaj będzie biegał powoli. Czyli Pike ma 30 sekund na mapie, kiedy ciebie nie ma, a on jest. Czyli on jest teraz królem. No w tym momencie akurat ta mapa wygląda tak, że on aż tyle nie zrobi z tego, ale tak, po pierwsze zwarduje, więc macie gdzieś deep wardy, jeżeli jest dobry. Po drugie, będzie coś przerywał, może nawet na topa biec i przerywać, prawda? Tę sytuację tutaj. Po trzecie, kiedy Kasadin wyjdzie z bazy i pójdzie na midach, Pike od razu może tam być. Więc ta mapa nie jest najgorsza, bo on nie ma aż tyle do roboty w niej, ale nadal, Pike jest nad tobą gigantycznie w czasie, bo tracisz czas. Jeżeli byś w tym miejscu zrekalował po prostu, to wychodzisz i robisz coś na mapie. Jesteś odrobinkę przed Pike'iem, albo na równi, zależy jak to tam się ułoży. A tak to zużywasz masę czasu i tak nie przeżywasz, chociaż mówię, może byś mógł do towera po prostu flashnąć. Teraz może mógłbyś flashnąć po prostu, nie? Do towera. W minionach by cię nie zjazorował, więc pewnie byś mógł nawet tu przeżyć. Ale problem jest taki, że tracisz czas, a Zai nie pomagasz, nie da się jej pomóc. Ona, zauważ jeszcze, że to jest szczególnie groźne, bo zobacz co ona robi. Ona jest Bakuganem totalnym, to już jest wyższy poziom bycia słabym, bo zobacz. Ona tu się cofa, klika do tyłu i nagle wraca, a nie jednak plejcik. Jakby jest jeden z gorszych graczy. Bez sensu w ogóle jej pomagałem. Okej, zobaczmy, troszkę przyspieszmy. Naprawdę dałoby się iść tak i zrzucić tego warda, niż iść tak i pokazać się od creepów. No problem jest taki, że ty ciągle chodzisz tak, że łatwo cię zobaczyć. To support ma najwięcej czasu wolnego, prawda? Nie jesteś przykuty żadnym wave'em. Nie musisz na żadnego wave'a odpowiedzieć, żadnego złapać. W pewnym sensie musisz odpowiedzieć w tym sensie, że coverować go na przykład, bo nie wiem, twoja dekery dostaje dive'a, ale masz tyle wolnego czasu. I ty będący w fogu sprawia, że każdy na mapie musi się zastanawiać, zwłaszcza kiedy masz tak dobry engage. Przecież Rakan, jak Rakan jest w fogu, załóżmy, że coś się dzieje, na przykład twoja dekery tutaj bije wave'a. Jeżeli ty jesteś w fogu, to przeciwnik musi respektować, że jesteś z tej strony,
strony, że stoisz tu, prawda? Że nagle w side uderzysz, jak on się pokaże. Czy ty możesz przeskoczyć z E przez połowę linii do swojego AD carry, po czym rzucić W i R-kę i zengage'ować tutaj. Wyobraź sobie, że to jest linia, tu jest tower, na midzie tu jest tower. To ty stojąc tu przy towerze, jak gość jest tu, możesz w niego wejść. No nie? Bo ty idziesz tutaj w fogu, kiedy on cię widzi, że skaczesz do swojego sojusznika tu, nagle idziesz tu. Ty możesz przez całą linię praktycznie zengage'ować. Ty jesteś tak groźny, znaczy nie ty, Rakan potrafi być tak groźny, ale właśnie ty nie jesteś tak groźny, bo ty cały czas jesteś na wizji i przeciwnik ma całkowitą majówkę, sobie na wakacjach jest, jak ty grasz w grze. Jak gra na ciebie, bo po prostu widzi, gdzie jesteś zawsze. Ja bym powoli kończył, bo myślę, że i tak masz dużą porcję wiedzy ogólnie. Dobra, to w takim razie, czy masz jeszcze jakieś pytania? Ogólnie u ciebie się powtarzają różne błędy. Przede wszystkim, ja bym powiedział, że też sposób myślenia jest dziwny, bo ty myślisz tymi uproszczonymi kategoriami, czyli stosujesz przeciwieństwo analizy, prawda? A chcąc być dobrym, chcesz analizować grę, chcesz wchodzić w nią głębiej, a ty stosujesz te uproszczone myślenie, to granie fogiem, to, że ty praktycznie nigdy nie wykorzystałeś timera, żeby zrobić coś użytecznego. Ty ciągle jesteś na wizji, ciągle jesteś w miejscach, gdzie jesteś useless, jest bardzo mało deep wardów przez ciebie rzucanych, w ogóle twoja wizja jest bardzo słaba, w sensie jest bardzo, bardzo mało masz okienek, gdzie ty idziesz i stawiasz jakieś deep wardy, jest mało okienek, gdzie ty fogujesz, żeby komuś pomóc, klejszy do tego AD carry, ale nie w takim sensie, że grasz mocno z nim, że on wygrywa ci grę, tylko ty jesteś useless, bo jesteś przy nim w timerach, kiedy nie musisz tam być po prostu.